Witam serdecznie. Bez zbędnego gadania przechodzimy tam, gdzie trzeba. SpaceWeatherLife.com. Powiem wam tak, no to się zaczyna akcja. 3536, region występowania plam słonecznych. 3536, to my mamy tu. To jest ten region. No i co się dzieje? Co my mamy dalej? Rozbłyski słoneczne to jest zwłaszcza lewa strona Słońca, prawa, ale też środkowa. Aktywność Słońca spada. Ale zobaczcie, że protony nam tutaj wyskoczyły. Dziesięć mega elektronowolta. Więc już powiem wam szczerze, no. No dobra, zobaczmy sobie ogólnie, jak to. Czekajcie, gdzie to? O, jest Soho. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało. Dobrze, tutaj na tym. Aż. Zastopujemy, jak się trochę zbuforuje. Nie, no powiem wam szczerze, mam pełny zasięg w telefonie. Jestem zdumiony, że po prostu, wiecie, buforuje to się tak długo. No i buforuje się do pewnego momentu. Słuchajcie, ja rozumiem, że wasz czas też jest ważny, ale nie przekroczę fizyki i nie zmienię prędkości buforowania. No dobra, coś tam się zbuforowało, jak to wygląda. O rany. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Poczekajcie. Widzicie? Nie jest dobrze. Właśnie. I znowu się powtórzę, właśnie dlatego cały czas wam truję o tych UPS-ach, listwach antyprzepięciowych, klatkach Faradaya, właśnie dlatego, że jeden taki wybuch i nasza cywilizacja jakby oberwała takim wyrzutem materii słonecznej, to po prostu leży i kwiczy i cofamy się do epoki kamienia łupanego dosłownie technicznie. Bo większa część transformatorów na świecie zostałaby popalona poprzez przepięcia wywołane prądami indukcyjnymi, które by się wydzielały w nich. Poprzez naelektryzowanie wyższych warstw atmosfery ziemskiej. Co tu dużo mówić? Możecie sobie to samo przeczytać w internecie. Matka, ale rozbłyski. Te właśnie białe plamki, co są na nagraniu, to są uderzające właśnie cząstki promieniowania słonecznego. Nie jest za dobrze, powiem wam szczerze, nie jest za dobrze. To mi trochę nie pasuje. No, ale już coś się zaczyna dziać ogólnie na Słońcu. No dobra, na razie to tyle. Sytuacja jest w miarę spokojna. Nie ma, jak to się mówi, problemów do. Znaczy nie problemów. Nie ma po prostu powodu do paniki, ale ja cały czas siedzę i monitoruję sytuację, bo no nie jest też za dobrze, ale nie jest też źle. No dobra, to by było na tyle. Miło mi jest, że mogę was informować.